Dzisiaj jesteśmy w Sejmie. Rozpoczęłyśmy Akademię Liderek Wolności i Niepodległości. To jest pierwsza edycja. Spotkało się tutaj 20 kobiet. Będziemy się szkolić. Jesteśmy tutaj dzisiaj z różnych części Polski. Ja wraz z koleżanką przyjechałyśmy z Rzeszowa. No nie zapominam też o mojej córeczce Janince. Akademia Liderek dopiero się zaczyna, ale myślę, że będzie to czas, podczas którego wymienimy się przede wszystkim doświadczeniami, zainspirujemy się do dalszego działania. Przyjechałam z Ełku, z Warmii i Mazur, na zaproszenie Fundacji Kobiet Wolność i Niepodległość. Przyjechałam tutaj, żeby przede wszystkim zaznaczyć obecność kobiet nie tylko w polityce, ale właśnie w Konfederacji. To wcale nie jest tak, że kobiety nie głosują na Konfederację, ale dodam też, że przede wszystkim w niej działają i dzisiejsze spotkanie jest tego najlepszym dowodem. Mam nadzieję, że zdobędę ogrom wiedzy, dużo się nauczę, przede wszystkim wystąpień publicznych, jak sobie tutaj świetnie radzić przed kamerą i nie tylko. Ja bym chciała, żebyśmy na tym spotkaniu nauczyły się również tego, jak edukować, jak przekazywać różne nasze postulaty, tak żeby one lepiej były zrozumiane przez społeczeństwo. Będziemy uczyć się obecnie, ale przede wszystkim też będziemy dobrze się bawić, będziemy poznawać się wzajemnie, wymieniać doświadczenia i motywować do dalszej pracy. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby walczyć o Polskę. Konfederacja, wolność i niepodległość.